Są poważne zdjęcia, trzeba zrobić jakieś. W tej drugiej czekaj, ja to już przed swoim wydakiem. Witamy Państwa bardzo serdecznie, zacne towarzystwo, wszystkich chuliganów. Bardzo cieszymy się, że wszyscy przyszliście punktualnie na piątą. Przede wszystkim witam naszego gościa honorowego, pana Andrzeja Sikorowskiego. Tak. Ale wspaniałego artystę i zacnego konsumenta tego lokalu. Witam serdecznie i bardzo, bardzo dziękuję, że taką radochę i taki fajny majówkowy prezent nam robisz i zagrasz. Dziękujemy bardzo. Teraz chciałam jeszcze podziękować szefowi, że autorytetem swoim tutaj nam organizuje takie balety, noce i dnie w tym lokalu i podtrzymuje tradycję. Gdyby nie szef, to by było czasami ponad. Tak mi się wydaje. Drodzy Państwo, jest z nami kolegium redakcyjne Gazetki, bardzo niszowego wydawnictwa zwisowego. Chyba to jest jedyny lokal na skalę światową, który ma takie niszowe, fantastyczne wydawnictwo. Także też Panom bardzo dziękuję za ostatnią publikację. Gazetka jest przy ostatnim stoliku. Numery wydaje moja mama. Seria limitowana jest. Drodzy Państwo, te wszystkie rysunki, które tutaj wiszą, są notatnikami, są jakby kroniką z tego lokalu. Także ja z wszystkich Państwa czerpię, notuję teksty, które tutaj padają przy barze o różnych porach dnia i nocy. Zacytowałam na jednym z rysunków wiersz Marka Wawrzyńskiego. Mam nadzieję, że do nas dojdzie. Jest to z tomiku wierszy na stronach. Z niektórymi wypijesz morze wódki, aż zrozumiesz, że to morze martwe. Z Wizni jest dla mnie morzem martwym, tylko morzem pełnym inspiracji. Tak samo był ten lokal inspiracją dla mojego taty, który jest obecny z nami duchem. Tam wisi jego jedyny tutaj rysunek. Napisane jest Porter to ja, ponieważ tata bardzo lubiał siedzieć tutaj pod parasolami w towarzystwie mamy i pił Portera i słuchał wszystkich nudziarzy, gawędziarzy, chuliganów i innych ludzi, którzy chcieli sobie porozmawiać. A tata też zbierał te wszystkie teksty, obserwował i potem siedział w pracowni i przetwarzał wszystko. Jest też ze mną moja mama tutaj, która wymyśliła w ogóle tytuł tej wystawy Baba w kruchcie. Ponieważ mama twierdzi, że ten lokal to jest kruchta, gdzie można wszystkie emocje zrzucić i się wyśmiać, wypłakać, przejść, uskutecznić rano publicystykę, nagadać się. Także proszę szukać siebie w tych pracach, bo na pewno każdy siebie znajdzie, bo wszystkie zawiłe sytuacje życiowe są przeniesione tutaj na papier. Życzę Państwu wszystkiego dobrego na wiosnę i co, zapraszamy. Na bardzo mocno powiedziane rzeczy. Dzień dobry Państwu. Bardzo mi miło, że mogłem się tutaj znaleźć. Fakt, że tu jestem, to nie kwestia, że prawie codziennie piję tu herbatę przed południem, ale dlatego, że artystka, która mnie zaprosiła, to jest osoba, którą znam, cenię i lubię, a na dodatek sprawiły jej pracę, że od dłuższego czasu po raz pierwszy te ściany nie obrażają resztek mojej inteligencji. Bo dotychczas było różnie. No ale to już zupełnie inna sprawa. Mamy wiosnę, więc zachęcę Państwa do śpiewania na jej temat.
piosenką, która mówi o tym właśnie, że śpiewanie piosenek o wiośnie naprawdę głęboki ma sens. Śpiewanie piosenek o wiośnie naprawdę głęboki ma sens, gdy wszystko dookoła nam rośnie i panny zerkają spod rzęs. Panny zerkają spod rzęs. Nad małą Biedronką gdzieś w parku z miłością pochyla się brznąc, i randki się krają kucharką, i o dziwne myśli ma ksiądz, i dziwne myśli ma ksiądz. Staruszkom znów marzą się tańce i pałki zakwitły policji. Senator się kocha w posłance, choć ona jest w opozycji. Do pracy namawiać nie trzeba i gębę przyjazną ma wróg. Perety nam lecą do nieba i jakby maleje nam dług. Na wiosnę pęcznieją kolory, do łóżka się idzie jak w dym. Nie grożą nam żadne wybory i dobrze, bo nie ma już w kim. I dobrze, bo nie ma już w kim. Więc razem zaśpiewać okraśnie, mój drogi rodaku, dziś w dzień. Przez chwilę nam będzie radośniej, przez chwilę będzie nam lżej, przez chwilę będzie nam lżej. Spojrzeć na te obrazki, bo ja je akurat znam, bo ja mam to szczęście i zaszczyt, że mogę chodzić do artystki, do pracowni i przyglądać się, jak one tam sobie wiszą na ścianach. W takim razie wznieśmy toast przy pomocy również piosenki, bo ta piosenka się nazywa Toast, za to, co się dzieje za oknami i za nas. I wtedy, nie powiem, rozejdźmy się do domu. Nie chciałbym kogoś wciągnąć do bójki. To jest toast za nasze zdrowie, za kolejny sklep, za rogiem, za spokój zmęczonych powiek, którego nam dzisiaj brak. To jest toast za wielką rzekę, którą wchodzisz, by być człowiekiem. Za kraje nasze dalekie,
Oskar dzisiaj. To jest toast za nasze żony, za poetów i za uczonych, za raj i dawno stracony, którego nam dzisiaj brak. To jest toast za nasze dzieci i za księżyc, który im świeci. Kiedy w wieczornej zamieci idą za nami pod wiatr. Teraz robimy to za Iwonkę, za jej talent. Dzięki bardzo. Thank you.